Witam w prezentacji i montażu 82 numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy lewą podłogę kabiny, ramę dolną siedzenia, podstawę lewego siedzenia, dwie szyny lewego siedzenia i śrubki. W tym numerze do lewej podłogi kabiny została przymocowana dolna rama siedzenia z podstawą lewego siedzenia. Po montażu części z 81 numerów mamy zmontowane górną i boczne części karoserii z reflektorami, kierunkowskazami, diodami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem logo Stara, przedni zderzak, łańcuch z hakiem, dwa uchwyty, kolumnę kierownicy z kierownicą, przekładnię kierowniczą, deskę rozdzielczą, kontroler, głośnik, tester, lewą podłogę z częścią siedzenia, tylną i przednią część ramy z przednim i tylnym zawieszeniem, trzema mostami napędowymi, silnikiem, płytkami przekazującymi, przednią belką poprzeczną z zbiornikiem wody, skrzynką rozdzielczą, mosty napędowe, wciągarkę z liną, belkę ze światłami, tablicą, hakiem, dwie ramy zbiorników paliwa ze zbiornikami paliwa, pojemnikiem na baterię, płytką drukowaną, zbiornik powietrza, układ wydechowy z tłumikiem i oponę koła zapasowego. Numer 82. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje od wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części, ich spis, ważne wskazówki, instrukcje montażu i pokazaną lewą podłogę z zamontowaną częścią siedzenia. Star WSK Krosno 1142 CF CS6.
połowie lat 90. XX wieku istniało specjalne zapotrzebowanie na samochody cysterny do przewozu mleka. Pisaliśmy już o nich w innych zeszytach naszego wydawnictwa, co prawda zniknął PRL-owski zwyczaj podstawiania butelek z mlekiem pod drzwi w blokowiskach, ale rozwijający się sektor spożywczy potrzebował pojazdów dowożących cysterną mleko z dużych gospodarstw hodowlanych. W niemniejszym zeszycie prezentujemy podwozie samochodu ciężarowego Starsz przytwierdzoną cysterną na mleko zbudowaną w USK w Krośnie. Z historii firmy. Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego PZL Krosno S.A. to pełna nazwa zakładu funkcjonującego od 1945 roku. Od lat 60. XX wieku był on znany na polskim rynku przetwórstwa rolno-spożywczego z produkcji urządzeń do mleczarstwa. Swoją pozycję rynkową w USK osiągnęła dzięki produkcji bardzo wysokiej jakości urządzeń takich jak schładzarki mleka, cysterny, autocysterny, stacjonarne systemy do odbioru mleka oraz różne zbiorniki izotermiczne na bieżąco udoskonalane i modernizowane zgodnie z oczekiwaniami klienta. W USK PZL Krosno S.A. powstała po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku jako zakład remontujący szybowce i małe samoloty. W 1952 roku rozpoczęto produkcję drewnianych szybowców, które eksportowano. W latach 60. XX wieku zaczęto wytwarzać urządzenia dla branży chłodniczej, tak jak schładzarki mleka, płyty zamrażalnicze dla gospodarki rybnej, komory chłodnicze oraz obudowy tuneli zamrażalniczych. Dla przetwórstwa rolno-spożywczego. W latach 70. XX wieku przystąpiono do nowej specjalizacji, tak jak produkcji podwozi lotniczych dla samolotów i śmigłowców na kraj oraz eksport. Równolegle produkowano też urządzenia chłodnicze, sektor ten poszerzono o produkcję autocystern do transportu mleka i innych produktów spożywczych. W 1996 roku w związku ze zmianami własnościowymi z przedsiębiorstwa wyodrębiono Wydział Lotniczy jako jednostkę organizacyjną z kapitałem kanadyjskim. Mamy zdjęcie stara WSK Krosno 1142CF podczas badań w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie w 1997 roku. Mamy zdjęcie przodu badanego stara WSK Krosno 1142CF. Mamy zdjęcie tyłu cysterny do przewozu mleka. Mamy zdjęcie prawego boku cysterny do przewozu mleka. Mamy tabelę z charakterystyką techniczną badanego w ITS w 1997 roku samochodu Star WSK Krosno. Tabelę z pomiarami mas i oceną nośności opon samochodu specjalizowanego Star WSK Krosno. Mamy zdjęcie miejsca pracy kierowcy badanego Stara WSK Krosno 1142CF. Mamy zdjęcie tabliczki znamionowej zabudowy Stara WSK Krosno 1142CF. Wnioski. Na podstawie analizy dokumentacji technicznej i homologacyjnej oraz przeprowadzonych badań stwierdzono, że pojazd marki Star WSK Krosno typ 1142CF CS6 został wykonany zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez wytwórcę, a otrzymane wyniki oraz wydane na podwozie tego pojazdu świadectwo homologacji dowodziły, że spełnia on wymagania przepisów obowiązujących w Polsce na tym samym poziomie jak typ podstawowy. Dotyczyło to również typu 1142CCS6. Na podstawie przeprowadzonych badań homologacyjnych stwierdzono, że samochody ciężarowe marki Star WSK Krosno typ 1142CF CS6 na podwozie samochodu ciężarowego marki Star typ 1142CF produkowane przez WSK PZL Krosno SA były zgodne z opisem technicznym typu pojazdu podanym we wniosku o wydanie świadectwa homologacji i odpowiadały warunkom technicznym, o których mowa w przepisach polskiego prawa, paragraf 55, artykuł 2 rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 lutego 1993 roku w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów wraz ze zmianami z 18 października 1994 roku na tym samym poziomie jak typ podstawowy.
Mamy zdjęcie tabliczki znamionowej podwozia Stara WSK Krosno 1142 CF. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze, czyli lewy błotnik, tył oparcia, poduszka siedzenia, dół poduszki siedzenia, łącznik oparcia. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.